do 2050 roku, a naszą ambicją do 2040 jest zagwarantowanie, że 100% energii zużywanej przez naszych klientów będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, z OZE, z atomu, tam gdzie nie ma CO2, tak, po to, żeby ratować świat. Żeby to się udało, potrzebny jest kapitał, potrzebna jest myśl, potrzebne są sieci, potrzebne są źródła wytwarzania. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest zaangażowanie klientów. My przygotowaliśmy pierwszą ofertę dla naszych klientów. Ona startuje dzisiaj i z tego wiem, to już jest kilkanaście kontraktów zawartych. Zielona energia w 100% pochodząca ze źródeł odnawialnych należących do Taurona już jest do dyspozycji naszych klientów. Okres to niemal najbliższy, wakacyjny, będzie sporą inspiracją dla młodzieży. Może coś zaobserwują w przyrodzie, coś, co będzie można zaadoptować jako dobry przykład, zainspirować się w budowaniu nowych rozwiązań w zakresie zielonych energii. Ja jestem przekonany, że w sposób naturalny oni się adoptują, mają wiele pomysłów i tak naprawdę wspierają rozwój zielonej energii. Realizują wiele ciekawych projektów. Politechnika Śląska kształci w formie project-based learning, czyli uczenia poprzez realizację projektów. Akcja w Tauronie była taka, że